Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pokornie prośmy Pana Boga, by pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Moi drodzy, zgromadziliśmy się dzisiaj, aby w tym dniu, w którym wspominamy błogosławione dziewice i męczennice, Marię Stelle i towarzyszki nazaretanki, które zostały zamordowane, złożyć tę najświętszą ofiarę, także modląc się za wezwanie tych błogosławionych męczennic o spokój duszy, o miłosierdzie Boże dla księdza Gurgacza i wszystkich poległych, którzy tutaj w tych lasach, w tych terenach walczyli o niepodległość Polski. Módlmy się. Boże, mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa błogosławione dziewice Marię Stelle i jej towarzyszki, które przelały krew za wiarę. Spraw przez ich wstawiennictwo, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet te goście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Kto może, niech usiądzie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Tak jak przed wiekami Bóg mówił do narodu wybranego przez ojców, proroków i w końcu także przez swojego Syna, tak i dziś w liturgii sprawowanej we wspólnocie Kościoła Pan Bóg mówi do nas. To my stajemy się nowym narodem wybranym, gdy słuchamy Jego słowa. To, co mówi do nas, nie jest przypadkowe. Bo Słowo Boże ma wielką moc. I także do nas zebranych tu, w tym miejscu na hali Łabowskiej, miejscu szczególnym, gdzie przed laty posługę wobec żołnierzy polskiej podziemnej armii niepodległościowców pełnił ksiądz Władysław Gurgacz, mówi Bóg, tak jak niegdyś przez jego posługę mówił do tych wszystkich zebranych w tym miejscu. Dzisiaj mówi do nas. Wtedy mówił także do tych wszystkich, którzy gromadzili się tu w tym miejscu rok rocznie od 1998 roku, aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej w jego intencji i tych wszystkich, którzy polegli lub zostali zamordowani, broniąc prawdziwej wolności naszej ojczyzny i naszego narodu. Dziś Bóg mówi również do nas z perspektywy historii.
mówi przez te wydarzenia, jakie się dokonały w tym miejscu, ale również mówi do nas podczas tej Eucharystii. Przez tę naszą celebrację kontynuujemy dzieło i misję, jaką rozpoczął w tym miejscu świętej pamięci ksiądz Władysław Gurgacz. On także był wśród walczących po to, aby przypominać im przede wszystkim o tym, że Bóg jest najważniejszy. On, podobnie jak apostoł Paweł, stał się w tym konkretnym miejscu i czasie sługą Ewangelii wobec swoich walczących braci, przypominając im prawdę o przekazaniu miłości Boga i bliźniego, a także o moralności i dekalogu. Po tej naszej celebracji pojawi się zapewne wiele relacji i będzie tam mowa o tym, że oddaliśmy hołd księdzu Władysławowi i wszystkim, którzy cierpieli za wolność naszej ojczyzny i za nią oddali swoje życie, zapomniawszy swoich pożytków. Ale my jako ludzie wierzący chcemy powiedzieć, że dziś w pierwszej kolejności oddaliśmy chwałę Bogu za to, że dał naszej ojczyźnie takich synów, dla których słowa Bóg, honor i ojczyzna nie były patetycznym i lirycznym zwrotem, ale codziennością i prozą życia. I nie bez powodu w tym zestawie Bóg wymieniany jest na pierwszym miejscu. Gdy czytamy relacje i opisy życia i posługi księdza Gurgacza, wielokrotnie pojawia się takie stwierdzenie, że w swojej działalności duszpasterskiej nie tylko umacniał walczących wierze, nadziei i miłości, ale również wzniecał na nowo ogień wiary w tych, którzy przez zmagania wojenne utracili wiarę w Boga. Zapewne przypominał on im, że Bóg jest, że jest sprawiedliwy i że nas kocha. My także dziś, zapatrzeni w te postacie z historii, idźmy ich śladami. Nie tylko wychwalajmy ich mężne postawy, odwagę i żyjmy chwałą minionych wieków, ale naśladując ich męstwo, idźmy odważnie naprzód, głosząc to, co było i dla nich ważne, że Bóg musi być na pierwszym miejscu. Jest takie powiedzenie, że czcić, a nie naśladować, to głosić fałszywe pochlebstwa. A więc naśladujmy te postawy wierności Bogu, tych ludzi, którzy w swoim życiu stawiają Boga na pierwszym miejscu, a wtedy inne sprawy jakoś się układają we właściwym porządku. Dziś w liturgii Kościoła przypada wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Steli Towarzyszek. Maria Stela od 1939 roku była przełożoną domu Chrystusa Króla w Nowogródku, gdzie razem z 10 towarzyszkami poniosła śmierć męczeńską z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zakonnice ofiarowały swe życie za aresztowanych mieszkańców Nowogródka, wypełniając w heroiczny sposób nazaretański charyzmat służby rodzinie. Bóg przyjął ofiarę 11 nazaretanek. Aresztowane 31 lipca 1943 roku po spędzeniu nocy w więzieniu zostały rozstrzelane dnia 1 sierpnia 1943 roku. Wszyscy pozostali uwięzieni ocaleli. Ogłaszając 5 marca 2000 roku męczennice z Nowogrodka błogosławionymi, Kościół daje je nam jako wzór miłości i obrony przeciw atakom wielorakiego zła zagrażającego współczesnej rodzinie. Dzisiaj żyjemy w poczuciu pokoju i wolności, jednak musimy mieć świadomość, że ciągle toczy się walka o nasze zbawienie, o kształt naszej ojczyzny. Wpatrując się w te wielkie postaci z naszej historii, prośmy miłosiernego Boga
o radość życia wiecznego w niebie dla świętej pamięci księdza Gurgacza, wszystkich poległych i zamordowanych, a dla nas o siłę, mądrość i męstwo do naśladowania tych, których przywołujemy dziś pamięcią i byśmy tak jak oni pamiętali, że Bóg musi być na pierwszym miejscu. Amen. Obchodząc zwolnienie śmierci błogosławionych sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przedstawmy Bogu w modlitwie potrzeby ludzi współczesnego świata. Módlmy się za żołnierzy niezłomnych, którzy umierali za wolną i suwerenną Polskę, szczególnie za żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i ich kapelana, księdza Władysława Gurgacza z zakonu księży jezuitów. Daj im, Panie Niebo, niech zmartwychwstaną z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, a ojca Władysława wynieś do chwały ołtarzy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, składających tę najświętszą ofiarę pod przewodnictwem księdza biskupa Roberta, abyśmy pamiętali w ciągu całego roku o żołnierzach niesłomnych w modlitwie i w ofierze mszy świętej. Jednocześnie przez naszą podstawę patriotyczną odkłamywali propagandę komunistyczną o żołnierzach niezłomnych, naszych narodowych bohaterach. Ciebie prosimy. Boże, przyjmując nasze pokorne prośby, jakie za przyczyną błogosławionych męczennic do Ciebie zanosimy, spraw, aby się za przykładem męczennic II wojny światowej uczyli się odrzucać zło i zawsze wybierali dobro. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Yeah.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, zachowaj w nas swój dar, który przyjęliśmy w Dzień Świętych Męczennic, siostry Marii, towarzysze. Niech On nam zapewni zbawienie i pokój przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz, moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo na zakończenie tej mszy świętej. Przy szczególnej, w szczególnym miejscu, bo to tutaj według przekazów ksiądz, święty pamięci ksiądz Gurgacz odprawiał msze święte dla swoich towarzyszy. Zbliża się też dzień jego pogrzebu oficjalnego, który będzie miał miejsce w Bazylice Mariackiej w Krakowie 14 września o godzinie 12. Pogrzeb będzie księdza Gurgacza i jego dwóch towarzyszy, którzy zostali zamordowani w więzieniu Montelupi w Krakowie. Zapraszamy, myślę, że za chwilę też będą inne głosy, będą inne przemówienia. Już zapraszam na ten, na tę uroczystość pogrzebową. I po raz kolejny dziękujemy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy oddawali swoje życie za ojczyznę na różnych frontach, w różnych miejscach, na różnych polach, dla których hasło Bóg, honor, ojczyzna to nie był pusty frazes, ale to rzeczywiście dla nich miało znaczenie, miało sens i według tych trzech wielkich słów chcieli żyć. Bóg, honor i ojczyzna. Może w ich intencji, w intencji wszystkich, którzy oddali swoje życie, módlmy się, polecając ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek radź im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłaci za tą obecność i za świadectwo waszej wiary, też miłości do ojczyzny i tej pamięci, którą jesteśmy winni tym wszystkim, którzy oddali za naszą ojczyznę, czyli za nas swoje życie. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, dostojni goście, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczony został za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskanej niepodległości
ksiądz Henryk Michalak. Odznaczenie w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczy pan Ryszard Pagacz, drugi wicewojewoda Małopolski. Szanowni Państwo, teraz proszę o wręczenie tablicy pamiątkowej pana Andrzeja Szelążka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Leśnicy z Dyrekcji Szczecińskiej chcą przekazać pamiątkową tablicę. Ja od roku czasu zajęłem się rzeźbą i myślę, że to jest odpowiedni dar dla księdza Henryka, który jak najbardziej w odpowiedni sposób upamiętni działalność żołnierzy niezłomnych. Jest to dar od leśników Dyrekcji Szczecińskiej, własnoręcznie wykonana tablica. Wiem, panie dyrektorze, zapłać, będzie wisiał ten obraz tutaj. A ksiądz Burgacz mówi do kolegów przed śmiercią, postawcie na moim grobie brązowy krzyż. Podpisuję brązowy krzyż i będzie w tej kaplicy. Ale ja mam takie zapytanie. Stanisław Pióro był przecież leśnikiem i z drugiej strony na Pomorzu Danuta Siedzikówna Inka też była leśnikiem, ale łączyła ich jedno, walka o wolną Polskę. Dziękuję bardzo. Kochane siostry, kochani bracia, pozwólcie mi, że powiem jedno słowo, tylko go rozciągnę. Dziękuję. Bogu najlepszemu dziękuję za naszych bohaterów, żołnierzy niezłomnych. Cierpieniem, prześladowaniem, krwią swoją składali na ołtarzu ojczyzny swoje młode życie. Ten medal stulecia odzyskania niepodległości, który przyznał mi pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dr Andrzej Duda, a wręczył mi pan wojewoda Małopolski na Babowskiej hali, to medal nie dla mnie. To medal otrzymali żołnierze niezłomni Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i ich kapelan, ksiądz Władysław Gurgacz z Zakonu Księży Jezuitów. To nasi bohaterowie otrzymują dzisiaj to szczególne wyróżnienie na cześć i chwałę. Ja jestem tylko łącznikiem i przekazicielem woli narodu i władz naszego narodu, wolnego i suwerennego. Niech Bóg dar radość nieba dla żołnierzy niezłomnych, a mieszkańcy tej ziemi niech otoczą ich wdzięczną pamięcią, szacunkiem i niech składają im należny hołd. Pozwólcie na krótkie podziękowanie ludziom. Dziękuję panu wojewodzie za obecność i przekazanie woli pana prezydenta. Dziękuję panu prezydentowi za ten medal dla żołnierzy niezłomnych. Dziękuję panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za zaproszenie mnie przed 23 laty do tej zaszczytnej służby żołnierzom niezłomnym na Obowskiej Chwali. Panie ministrze, w 1990 roku odsłonił pan ten obelisk wraz z żołnierzami niezłomnymi, którzy wtedy jeszcze żyli. Panie ministrze, każdego roku jak żołnierz na warcie stawał pan przy ołtarzu polowym. Dziękujemy. Dzisiaj pragnę złożyć podziękowanie państwu Teresie i Józefowi Pachom z Nowego Sącza za organizowanie tych mszy świętych, za zabezpieczenie obsługi technicznej. Pani Teresie, dyrygentowi zespołu Immaculata, za prowadzenie chóru na Babowską halę, za uświetlenie liturgii świętej pięknym śpiewem liturgicznym i patriotycznym. A dzisiaj uświetnił ten zespół z Limanowej, męski chór, też pod dyrekcją pani Teresy, ale już innej Teresy. Z całego serca dziękuję kapłanom za udział w koncelebrze.
wszystkie lata kapłani zawsze byli blisko ołtarza i zawsze blisko ludu Bożego. Dziękuję panu prezesowi uzdrowiska Krynica Rzegiestów, panu Wiesławowi Pióro. To jest bratanek dowódcy oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej Stanisława Pióro, czyli pan Wiesław Pióro. Dziękuję panu prezesowi. Prezesowi za wstawienie się do pana prezydenta, aby żołnierze niezłomni otrzymali na Łabowskiej hali ten medal. Każdego roku na naszych mszach świętych pan był obecny. Chcę podziękować, nie spodziewałem się, że jest dzisiaj na hali Łabowskiej mój przełożony wojskowy, pułkownik Żal z Krakowa, dowódca mój, ponieważ jestem pod jego komendą. Dziękuję, panie pułkowniku. Staramy się służyć wojsku. Panowie i panie, popatrzcie, jaki piękny ołtarz. Dziękuję panu Jakubowi Klimczakowi i jego synom z Maciejowej. Mocne brawa za zbudowanie tej kaplicy. On ufundował i on zbudował na cześć żołnierzy niezłomnych, ich kapelana, ojca Władysława Gurgacza, pseudonim Sem. Dziękuję nowemu dyrektorowi Regionalnych Lasów Państwowych w Krakowie, panu Pawłowi Szczygieł. Mocne brawa, niech dobrze rządzi lasami. Panie dyrektorze, dziękuję, że pan jest dzisiaj, ale pan był zawsze, kiedy nie był dyrektorem. Był pan zawsze z nami. Dziękujemy, panie dyrektorze. Przed chwilą ta tablica została wręczona przez dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych ze Szczecina. Tę tablicę wyrzeźbił pan dyrektor. Przekazał mi ją, ale ona będzie tutaj zawieszona w tej kaplicy. Dziękuję, panie dyrektorze Andrzeju Szelążyk. Dziękuję parlamentarzystom. Dziękuję samorządom, radnym, działaczom społecznym. Dziękuję pani wójt gminy Łabowej. Dziękuję tej ziemi bohaterskiej, ziemi sądeckiej. To wielka ziemia, bogata w swoich bohaterów. Dziękuję gościom, którzy przybywali na te msze święte przez lata. Przybyli i dzisiaj z Warszawy, z Krakowa, ze Szczecina i z całej Polski. Na końcu jedno słowo o sobie. Wytrzymajcie to. Bogu dziękuję, że pozwolił mi być każdego roku na mszy świętej na hali Łabowskiej. Dzisiaj jestem tu z wami po raz 23. 24 raz byłem w Nowym Sączu, kiedy prezydent profesor Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył ojca Władysława Gurgacza krzyżem oficerskim Polonia Restituta. 25 raz byłem w parku doktora Jordana w Krakowie, kiedy odsłaniano popiersie bohatera narodu, księdza Władysława Gurgacza. A teraz na koniec. Ostatnia prośba. Wstańmy wszyscy. Wszyscy wstańmy. I proszę was, zatrzymajcie się. Powtórzcie za mną 3 razy te słowa, które zacytuję. Żeby te buki zaszumiały, a jodły się rozkołysały, a słowa brzmią: cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Cześć i chwała! Bóg zapłać. Panie i panowie, postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Panie i panowie, postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 roku o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz
ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej niżej wymienieni mianowani zostają pośmiertnie na stopień podporucznika. Sierżant Stanisław Szajna, syn Władysława. Postanowienie podpisał. Panie, panowie, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panie, panowie, teraz poproszę szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, pana pułkownika Żala, o wręczenie z upoważnienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej patentu oficerskiego potwierdzającego mianowanie świętej pamięci Stanisława Szajny na stopień podporucznika. Patent oficerski w imieniu rodziny odbierze siostrzeniec Stanisława Szajny, pan Stanisław Kawecki. Mam zaszczyt przekazać patent oficerski mianowania na stopień podporucznika pana Stanisława Szajny. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita Polskiej o swoich bohaterach na pewno nie zapomni. A dla pana rzeczy duże zdrowia. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. To jest na chwałę mojego siostrzeńca, drogę podziękowania za jego zaangażowanie i walkę o najjaśniejszą sprawiedliwość demokratyczną Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Zapraszam się dobrze. Dziękuję. Czy to obóz, jakąś na ziemię, jaka się zachowała jeszcze? Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt powitać Państwa na kolejnym spotkaniu na hali Łabowskiej. Na mszy w intencji żołnierzy Żandarmerii Oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców i ich kapelana jezuitę księdza Władysława Gurgacza. Żandarmeria utworzona w 1947 roku była jednym z ostatnich oddziałów partyzantki niepodległościowej w Małopolsce. Oddział ten, dowodzony przez leśnika Stanisława Piurę, pseudonim Mohort Emir, skupiał w swoich szeregach młodzież sądeczyzny, która sprzeciwiała się narzuconemu przez Sowietów systemowi komunistycznemu. Do pierwszego spotkania ludzi podziemia antykomunistycznego z księdzem Władysławem Gurgaczem doszło w szpitalu w Gorlicach, gdzie chory ksiądz trafił w kwietniu 1945 roku. W trakcie posługi kapłańskiej w Krynicy poznał Piurę. Z początku dowódca konsultował z księdzem Gurgaczem sprawy związane z działalnością podziemną w świetle nauczania Kościoła katolickiego. Ksiądz Gurgacz w swoich kazaniach mocno podkreślał rozbieżności między nauką Kościoła a rzeczywistością komunistyczną. Odważnie głosił prawdę w czasach zniewolenia, tym samym stając na celowniku bezpieki. W obliczu zagrożenia księdza Piuro zaproponował mu objęcie funkcji kapelana swojego oddziału. W maju 1948 roku ksiądz Władysław został kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, duchowym ojcem dla chłopaków z lasu. Przybrał wówczas pseudonim Sem, czyli sługa Maryi. To przed jej obrazem na Jasnej Górze prosił: przyjm, Panie Jezu Chryste, ofiarę, jaką Ci dzisiaj składam, łącząc ją z Twoją najświętszą krzyżową ofiarą, za grzechy ojczyzny mojej, tak z winy narodu całego, jako też i jego wodzów. Przepraszam Cię, Panie, i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczył jako zadośćuczynienie całkowitą ofiarę z życia mego. Jakże prorocze to były słowa. Doskonale zdawał sobie sprawę, że bez wsparcia duchowego żołnierzom grozi demoralizacja. Odprawiał w lesie msze święte, udzielał sakramentów. Dbał o to, by działania partyzantów były zgodne z etyką katolicką. Żołnierze z jego oddziału unikali zbrojnych starć. W oddziale prowadził wykłady z teologii, filozofii i etyki. Partyzanci uczyli się też historii, języka polskiego i matematyki.
Obowiązkiem moim była opieka moralna nad grupą, a więc odprawiałem msze święte, spowiadałem członków grupy, objaśniałem im Ewangelię Świętą. Poza tym miałem wykłady dotyczące dziedziny filozoficznej, a mianowicie przeprowadzałem krytykę materializmu marksistowskiego. Mówił podczas pokazowego procesu. W oddziale nosił mundur, miał też broń, której nigdy nie użył. Po niemal 2 latach oddział nie miał właściwie środków do prowadzenia dalszej działalności. Coraz częstsze były obławy UB i wojsk KBW. Pióro, dowódca żandarmerii, zdawał sobie sprawę, że dalsze funkcjonowanie oddziału w lesie staje się niemożliwe. Bezpieka robiła wszystko, żeby go rozbić. 2 lipca 1949 roku, po nieudanej akcji zdobycia pieniędzy niezbędnych do przetrwania, Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie aresztował księdza Władysława Gurgacza, Stefana Balickiego, Stanisława Szajnę. W ręce bezpieki wpadli też Leon Nowakowski, góral, Adam Legutko, młodzik i współpracujący z partyzantami Michał Żak. Gurgacz nie skorzystał z możliwości ucieczki. Nie pozostawił członków organizacji i tak samo jak on i oni chciał ponieść odpowiedzialność. Księdza Gurgacza, Stefana Balickiego, Stanisława Szajnę, komunistyczny sąd skazał na śmierć. Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy ojczyzny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków. Tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelana zrodzi tysiące przeciwników i obrócił się wam na zgubę. Powiedział w ostatnim słowie jezuita. 14 września 1949 roku, w dniu podwyższenia Krzyża Świętego, wyroki wykonano w więzieniu Montelupich w Krakowie. Ciała potajemnie zakopano na cmentarzu rakowickim. Pozostali żołnierze PPAN nie przetrwali wiele dłużej. Mieczysław Rębiarz Orlik zginął w zasadzce bezpieki w czerwcu 1949 roku. Miesiąc później UB w obławie zlikwidował 3 partyzantów. Oddział dowodzony przez emira został rozbity przez funkcjonariuszy polskiej i czechosłowackiej bezpieki w zasadzce podczas fikcyjnego przerzutu grupy do Austrii. Tego samego roku w sierpniu w Czechosłowacji zginęli zabici przez sługusów Moskwy Adolf Cecur, Lew i Michał Cabak, Kuna. Stanisław Pióro, osaczony w zasadzce, odebrał sobie życie. Dozgonna wdzięczność, pamięć i modlitwa to dziś możemy im ofiarować. Nasze spotkania na hali Łabowskiej właśnie temu służą i one mają swoją historię. Na początku uczestniczyła w nich niewielka grupa. Byli to kombatanci, rodziny wyklętych, środowiska patriotyczne, leśnicy. Za to chciałam wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, a szczególnie tym, którzy są z nami od początku. Panom ministrom Antoniemu Macierewiczowi i panu Piotrowi Naimskiemu. Cieszę się, że możemy znów się spotkać w coraz piękniejszej oprawie. Jestem dumna z tego, że ksiądz Gurgacz patronuje mojej gminie, że udało mi się postawić pomnik, z którego patrzy on na całą naszą Łabową, że pamięć o nim i żołnierzach z oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców trwa i jest przekazywana młodym pokoleniom. Wdzięczność
pamięć i modlitwa, to dziś możemy im ofiarować. Na koniec chciałabym podzielić się takim spostrzeżeniem. Coraz częściej słyszę, że ojciec Gurgacz to taki nasz lokalny ksiądz Popiełuszko. I jest w tym prawda. Jeden i drugi umiłowali ojczyznę aż do oddania życia swego. Przeszli prześladowanie, tortury, byli skazywani na niepamięć. Tak pięknie prowadzili ludzi ku Chrystusowi. Bóg, honor, ojczyzna i miłość do bliźniego nie były dla nich pustymi słowami. Dziś ksiądz Jerzy jest błogosławionym. Czekamy na jego kanonizację. Czy ojciec Gurgacz wejdzie do grona świętych? Wszystko w rękach opatrzności. Nie ustajmy w modlitwie w tej intencji. I chciałabym zakończyć przepiękną modlitwą ojca Gurgacza, napisaną przez ojca Gurgacza na okładce szkolnego zeszytu. O Boże, kocham Cię. Kocham Cię, lecz nie dlatego, byś mnie zbawił, lub że miłujących Cię nie karzesz ogniem wiecznym. Ty, mój Jezu, całego mnie na krzyżu przygarnąłeś. Gwoździe, włócznię, obelgi, mnogie boleści, podkrwawy i trwogę, i śmierć. A to dla mnie grzesznego i czy jeszcze mam Cię kochać? Więc nie dlatego miłuję Cię, byś mnie wziął do nieba, ani w obawie piekła, ani dla żadnej nadziei nagrody. Lecz tak, jak Tyś mnie ukochał, miłuję Cię i miłować będę. Tylko dlatego, że królem moim jesteś i Bogiem moim jesteś. Amen. Jego Ekscelencjo, czcigodni przybyli na tą wspaniałą uroczystość, mam wielki zaszczyt w imieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego skierować do państwa kilka słów. Szanowna pani Marta Słaby, wójt gminy Łabowa, szanowny pan Jerzy Basiaga, prezes Fundacji Osądź Mnie Boże imienia księdza Władysława Gurgacza. Szanowna pani wójt, szanowny panie prezesie, szanowni państwo. Modlimy się dziś za duszę świętej pamięci księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy wyklętych z Polski Podziemnej Armii Niepodległościowców. Wypowiadamy modlitewne słowa, także w intencji naszej ojczyzny, by zawsze pozostała wolna. Prosimy Pana Boga, by już nigdy więcej polskie patriotki i polscy patrioci nie musieli składać ofiary za swoje życie, a tym samym, by swoją miłość dla Rzeczypospolitej mogli przekuwać w pokojową pracę na rzecz dobra wspólnego i pomyślności Polski. Takiej Polski, która nie będzie wstydziła się swojej przeszłości, która nigdy nie zapomni o swoich bohaterach, która będzie im oddawała hołd należny obrońcom ojczyzny i która będzie z tej nieprzebranej skarbnicy, jaką stanowią ich biografie, czerpać wzorce osobowe. Taką Polskę na szczęście dziś mamy, i trzeba zrobić wszystko, by taką nasza ojczyzna pozostała. Szanowni Państwo, pośmiertnie dzieje świętej pamięci księdza Gurgacza i świętej pamięci żołnierzy polskiego podziemia Armii Niepodległościowców dobitnie pokazują, że można z nich czerpać nadzieję, a jednocześnie są świadectwem tego, iż Państwu, ile wszystkim osobom zaangażowanym przed dziesięciolecia w to zbożne dzieło zawdzięczamy. Pamięć o naszych bohaterach przetrwa najtrudniejsze czasy, bo komuniści mogli zdobyć władzę, ale już nie mogli zdobyć ludzkich serc. Od ponad 20 lat odprawiane są msze święte na hali Łabowskiej. 3 lata temu został ekshumowany, a następnie zidentyfikowany doczesne szczątki księdza Władysława Gurgacza. Zaś od 2 lat mamy jego pomnik na skwerze przed budynkiem Urzędu Gminy w Łabowej. Co prawda pandemia koronawirusa opóźniła przygotowane uroczystości pogrzebowe, ale o ile mi wiadomo, to mają one nastąpić w dniu 14 września.
Nie można też w tym miejscu nie wspomnieć o wysiłkach krakowskiego oddziału Państwowego Instytutu Pamięci Narodowej, związanych z przywróceniem księdza Władysława Gurgacza i żołnierzy polskiego podziemia Armii Niepodległościowców. Należą im miejsca w świadomości naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, wszystkim osobom, które wniosły i wnoszą swój wkład w upamiętnienie naszych bohaterów, pragnę z całego serca za to podziękować. Bóg Państwu zapłać. Chwała bohaterom, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny. Proszę przyjąć najserdeczniejsze szczęść Boże. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Dziękuję serdecznie. Ekscelencjo, księże biskupie, przewielebni duchowni, krewni, znajomi, ale także wciąż tutaj jeszcze obecni żołnierze towarzyszący ojcu Gurgaczowi, żołnierze podziemnej Armii Niepodległościowej. Szanowni Państwo, przedstawiciele władz państwowych, panie i panowie, oficerowie, żołnierze. Zbieramy się tutaj po raz kolejny od ponad 20 lat, żeby przywołać pamięć polskich bohaterów. Ale zbieramy się przede wszystkim po to, aby im podziękować. Aby im podziękować za ich bohaterstwo, za ich moc, za ich determinację, za wiarę i patriotyzm, który przenieśli aż do naszych czasów. Bo przecież ten czyn zbrojny, który był ich olbrzymim poświęceniem, czyn zbrojny polskiej armii we wrześniu 1939 roku, czyn zbrojny państwa podziemnego, Armii Krajowej, organizacji zbrojnych, czyn zbrojny żołnierzy niezłomnych, wyrósł właśnie z duchowości polskiej, z tożsamości polskiej. Skąd ona się wzięła? Skąd się wzięło to bohaterstwo niebywałe, takie, jakiego nie było w ciągu ostatniego tysiąclecia? Skąd się wzięło to niezwykłe pokolenie ludzi urodzonych w latach 10. XX wieku, 20., 30. z wychowania, z wiary katolickiej, z przekazu patriotycznego, ze zrozumienia, czym była i czym powinna być Polska, jakie jest nasze zadanie, po co tutaj jesteśmy, po co jesteśmy na tej ziemi sądeckiej, ale po co jesteśmy na tej wielkiej ziemi polskiej, po co są Polacy na całym świecie, jaka jest nasza misja, jaka jest nasza rola. Oni byli tego świadomi, bo tę świadomość przekazała im rodzina, bo tę świadomość przekazała im szkoła, ale przede wszystkim, bo tę świadomość przekazało im duchowieństwo, które uczyło ich religii, etyki, ale także polskiej historii. Tej, która stworzyła właśnie Polskę. I za to składaliśmy i za to składamy im podziękowanie. Bo siła zbrojna jest tylko skutkiem. Siła zbrojna jest tylko konsekwencją. Siła zbrojna jest tylko zdolnością realizacji wartości. Wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. Wtedy, kiedy trzeba sięgnąć po broń. Wtedy, kiedy naród musi się bronić, bo inaczej zostanie zniszczony. Ale siła zbrojna nie rozstrzyga. Rozstrzyga duch. Rozstrzyga dusza.
rozstrzyga świadomość narodowa i świadomość chrześcijańska. I stąd tak wielki czyn ojca Gurgacza. I dlatego tak szczególnie składamy mu hołd i podziękowanie. I dlatego, począwszy od państwa Pachów, Piotra Naimskiego, począwszy od żołnierzy niezłomnych, którzy jeszcze wtedy żyli i którzy rozpoczęli tę obecność tutaj, na tym miejscu, gdzie ksiądz Gurgacz odprawiał mszę. Ale to jest tylko zewnętrzny przejaw tego, jakie mamy obowiązki. Czy je spełniamy? W jakim stopniu je spełniamy? Przecież to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to jest właśnie walka cywilizacji. To jest właśnie walka ducha. To jest właśnie walka dobra ze złem. Ale tak trudna. Tak niesłychanie skomplikowana. Tak nasączona nienawiścią do polskości. Nienawiścią do chrześcijaństwa. Nienawiścią do polskiego bohaterstwa. Niedawno jeden z przywódców tego środowiska oskarżał Polaków za to, że oni nieustannie walczą o niepodległość. Za to, że oni nieustannie podtrzymują swoją świadomość narodową. Za to, że oni się domagają także od całego świata szacunku dla naszego dorobku. Po najwyższy czas, byśmy się przestali wstydzić naszego bohaterstwa. Bo najwyższy czas, żebyśmy przestali zapominać o takich bohaterach jak ojciec Gurgacz i ci, którzy razem z nim walczyli. Bo najwyższy czas pokazać całemu światu wielki dorobek narodu polskiego. Nie dlatego, że my jesteśmy niezwykli, tylko wartości, które przekazujemy, tylko wartości, którymi jesteśmy wierni, tylko wartości, które chcemy upowszechniać wśród narodu polskiego i na całym świecie. One są fundamentem nie tylko polskości, one są fundamentem ludzkości. Jeśli ludzkość z nich zrezygnuje, to czeka nas katastrofa. I to jest podstawa tego podziękowania, jakie składamy dzisiaj ojcu Gurgaczowi. Bo on i jego pokolenie, bo on i żołnierze niezłomni, którzy nigdy nie złożyli broni, przekazali tradycję Wojska Polskiego, ale przede wszystkim przekazali naszą tradycję narodową. Bez nich by jej nie było. Bez nich nas tutaj by nie było, ale bez nich nas w Polsce by nie było. Polskości by nie było. Często się mówi dzisiaj, że Polska jest jednym z ostatnich krajów narodów katolickich w Europie. To oczywiście tak nie jest. Oczywiście są wspaniałe środowiska katolickie w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Są wspaniali ludzie i warto się od nich wiele uczyć. Ale naród katolicki jest rzeczywiście jeden. Ale naród katolicki to Polska. I nie wolno nam tego stracić. Nie wolno nam tego pogrzebać. Nie wolno nam z tego zrezygnować. I nie wolno nam się tego wstydzić. Bo to jest przesłanie ojca Władysława Gurgacza, które musimy szanować, które musimy pamiętać i które musimy przekazywać następnym pokoleniom i innym narodom. Taki jest nasz obowiązek, takie jest nasze zadanie, taka jest nasza misja. Cześć i chwała bohaterom.